Zwolennicy medycyny niekonwencjonalnej przez kilka dni mieli okazję wziąć udział w bioterapii, czyli spotkaniu z terapeutami, którzy pomagają odblokować kanały energetyczne w organizmie człowieka. To, co my robimy poprzez zbieranie ludzi w grupy, działa na kilku poziomach. Jeden to jest właśnie działanie czysto energetyczne, czyli poprzez wyrównanie pola energetycznego wokół człowieka następuje zdrowienie, leczenie z najróżniejszych chorób. To jest aspekt jeden. Drugi aspekt, który tutaj ma miejsce, to jest terapia grupowa, czyli zbieramy ludzi w grupę po to, żeby energia była wyższa, po to, żeby doznali po prostu uzdrowienia w mocniejszym, można powiedzieć, bardziej skutecznie. W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób, które poddały się różnym zabiegom. Wśród nich znalazły się żywe dowody na to, że medycyna niekonwencjonalna przynosi efekty. Ja już leczę się ponad rok, ponieważ zachorowałam na białaczkę. Teraz jestem już po najważniejszym cyklu leczenia i zostało mi 2 lata cyklu podtrzymującego. I w międzyczasie między kolejnymi cyklami chemioterapii poddawałam się też bioenergoterapii z rezultatem, jak widać, doskonałym. Bez żadnych efektów ubocznych, wyniki krwi teraz mam w normie, wszystko mam w normie. W pewnym okresie przestałam móc prawie, że chodzić, bardzo bolało mnie biodro i mam zwrotnienia kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Również ostatnio właśnie miałam uszkodzone kolano, miałam pękniętą łąkotkę, w zasadzie powinna mieć zabieg operacyjny, kolano było bardzo obrzęknięte, bardzo mnie bolało. Po 4 dniach terapii kolano przestało być obrzęknięte i jak do tej pory funkcjonuje zupełnie normalnie. Spotkanie z bioenergoterapeutą pozwala nie tylko na poprawę zdrowia, ale również na naładowanie na długie miesiące akumulatorów do dalszej pracy. Dlatego na spotkaniu pojawił się po rocznej przerwie Wieczesław Szeremeta. Dzisiaj przyjechałem w zasadzie bardziej profilaktycznie, żeby jakby podciągnąć to swoje zdrowie. Muszę powiedzieć, że ta terapia bardziej małżonce pomogła, która przechodziła też taką ogólną nerwicę związaną z chorobami kobiecymi. I ona przez rok naprawdę wyglądała jak anioł, można powiedzieć. No dzisiaj też przyjechała bardziej profilaktycznie. Namówiliśmy swoją mamę, żeby uczestniczyła dalej w tej terapii. Bioterapia i medycyna naturalna mają pomóc ostrudzie stać się idealnym miejscem do podratowania swojego stanu zdrowia, a to za sprawą nowego projektu, który zakłada wykorzystanie istniejącej już nowoczesnej bazy hotelowej. Coraz więcej młodych ludzi bardzo mocno patrzy na zdrowie, na profilaktykę zdrowotną, na to, żeby się więcej ruszać, więcej ze sobą przebywać, żeby ten czas na odpoczynek był jak najdłuższy, bo wtedy po prostu dobrze się czujemy, nie musimy wydawać później na specjalistów, na niepotrzebne lekarstwa. Dla osób zainteresowanych bioterapią mamy dobrą wiadomość. Kolejne spotkanie z terapeutami odbędzie się już za miesiąc. Udział w nim nikomu nie zaszkodzi, a wręcz może pomóc.